chociaż, to nie chmury dymu, to muzyka, gra, będzie bosko, bo tu podcast czeka, to nie środa, ale wkręcić się da, jest sobota. Sobota. Słuchajcie, przerwę na żądanie ekstra, czyli towaru prosto od chłopaków z Turku, Nowej Soli, Warszawy i Słupska. Za nami miesiąc rozgrywek NBA, więc sprawdzimy dziś, które z naszych przedsezonowych typów wyglądają doskonale, no a z których już teraz najchętniej byśmy się po prostu wycofali. Do tego oczywiście zagramy w zielone, nie te po 2-5 za gram, co po 14 zwycięstw rzędu, no a powinniśmy także zajrzeć do innych drużyn, które latem dodały gwiazdy do swojego składu, czyli do Oklahomy i do Minnesoty. Przed mikrofonem Bartek Tomczak, dzień dobry, dziś nietypowo w sobotę, stąd taki follow-up do warszawskiego deszczu. Jest z nami także Przemek Kujawiński, cześć Przemku. Cześć. Obiecuję, że już ostatni raz w historii tego podcastu cofamy się do 1917 roku, do pewnej galicyjskiej wioski, która czeka na informację, bo absolutnie nowy numer Ekspresu Galicji jeszcze nie dotarł. Goniec pocztowy także. Jak w nowej pracy po pierwszym tygodniu? Ściągnąłem już 17 członków mojej rodziny. Powoli przejmujemy biznes. I jak słyszycie, w pracy się powodzi. Głos Przemka rewelacyjny. Dawno takiego nie było. Przemek z nowego sprzętu, choć to jeszcze nie jego, ale mamy nadzieję, że... To nie mi się powodzi, to o to chodzi. Tak, mamy nadzieję, że Przemek się nie będzie ruszał i że nie będzie trzasków. Jest z nami także Michał Górny, BP Magazyn. Cześć, Michale. Niestety, witam. Tryskający optymizmem jak zawsze w sobotni poranek, ale także w piątkowe wieczory sporo optymizmu przy paczkomacie w twoim wypadku chyba, tak? Nie chcę tego komentować, bo zaraz zejdziemy na tematy polityczne i jednak jestem prawicowym menesem luks. Cała historia do poczytania na Twitterze Michała. Jest z nami także Maciek Kwiatkowski, szósty gracz.pl. Cześć Maćku. Cześć wszystkim. Jaki jest twój ulubiony numer warszawskiego deszczu? Dokładnie ten. Z DJ-a Volta. Kilkaset słów prawdy. Dobrze, a klasyczny jakiś warszawski deszcz, nastukawszy? To była moja odpowiedź. I ta piosenka chyba też jest. Chyba nie ma? Chyba nie ma? Ale nie będę się kłócił, bo nie pamiętam, miałem nagrane na kasecie z jednej i z drugiej strony to samo, więc nie miałem wszystkich numerów. No to co, możemy w zasadzie zaczynać tę sobotnią przerwę. Przypominam, że jesteśmy na SoundCloudzie, jesteśmy na YouTubie, nie ma nas na iTunesie, znacie... Jest! Co jest? Jest! Numer 19, warszawski też okay. Czeka kilkaset to, słów to prawdy. Może co, tłumaczyć? Musiał? Może to tłumaczyć, dlaczego tego nie wiem, bo tak jak mówię, miałem tylko jedną stronę kasety, więc myślę, że do 19 numeru nie było szans dolecieć. Jesteśmy w sobotę i postaramy się być w sobotę może nie co tydzień, to kto tego nie wie, to jeszcze tak w skrócie, ale myślę, że jedną, drugą sobot w miesiącu, a może 3/4 uda się tutaj zagospodarować na to, żebyśmy sobie porozmawiali o koszykówce. Też postaram się przyprowadzić tutaj Sebastiana Hetmana, którego ostatnio regularnie możecie słuchać z Maćkiem w Pikle do kawówki, żeby gdzieś zapowiadał weekend w NCAA, bo to zawsze są ciekawe mecze. Dzisiaj go nie będzie, ale postaramy się to złożyć już przy okazji kolejnego podcastu. Dziś porozmawiamy sobie, tak jak mówiłem, o między innymi o naszych typach tych przedsezonowych, co wpadło, co nie, też o Bostonie, natomiast na początek o tym, co działo się minionej nocy. Co w zasadzie widzieliście, Michał? O, wyłączyłem sobie mikrofon. Brawo. Pytałem, co widziałeś minionej nocy. Widziałem dwa słowa koszykówkę NBA, Bartek. Tak, jakie mecze widziałeś, co ciekawego? Co ci się rzuciło? Mnogość spotkań. Małe widziałem. Plusy i minusy z minionej nocy naszej. Teraz jesteśmy takim podcastem sobotnim, który opowiada o poprzedniej nocy, zapowiada nadchodzącą noc. Tak, coś takiego, a w środku jesteśmy dokładnie tym samym podcastem, którym byliśmy, ale pomyślałem, że tak na rozbiegówkę możemy szybciutko. Ja mam tylko pytanie, kto pakuje towar w tle? No właśnie, to chyba Przemek mówiłeś o tym, że się powodzi innym lepiej, więc może o to chodzi. Jesteś częścią jakiejś większej organizacji teraz. Najwyraźniej. Zawijasz. Ludzi sprowadzasz do katalogu. Miejmy nadzieję, że nie jest wąchany. A żebyś wiedział, robię w biznesie zapachowym. Czyli to ty sprzedałeś nas Europie. Ten, oglądałem niestety Chicago, zmusiłem się, oglądałem Chicago. Tak, niestety. Widziałem końcówkę tego meczu, była całkiem przyjemna, myślę, że jak ktoś nie zda wyniku, to ostatnie 5 minut można... nie widział, więc dlatego niestety, ale to wynagrodziło wszystkie trudy tego spotkania, Lauri jest kotem. No i poszedłem sobie potem w końcówkę meczu Cleveland Clippers i nie wiem, czy mi się to podobało, nie wiem jeszcze.
To a propos końcówek sympatycznie w ciągu dnia mogę wam powiedzieć, ale nie wiem jeszcze. No, to chodzi tylko o taki szybki recap. Lance Stevenson, 13 punktów rzuconych w czwartej kwarcie i to też rzecz do obejrzenia, czyli ostatnia odsłona meczu Indiana kontra Detroit Pistons. Nie do obejrzenia, myślę, dzisiaj ofensywa Knicks w pierwszej połowie na poziomie 23%. Najniższa od 2005 roku. Przemek, co ty widziałeś w nocy? Nic. No, bardzo dobra, krótka odpowiedź. Nie będę się tutaj udawał, bo miałem bardzo intensywny tydzień, więc wolałeś dopiero się radzę sobie spać. Dopiero z nowym tym, z nowym potem obowiązków. Dobrze. A Maciek, co ty oglądałeś w nocy? Przyglądałem się perypetią Lonzo Balla. W nowej fryzurze. Przeciwko doskonałej obronie Phoenix Suns, jak zwykle. I tylko to w zasadzie. A poza tym sprawdzałem, co się dzieje we wszystkich innych meczach, żeby napisać wake up. No jeżeli to nie jest mój ulubiony poranek. Ja zawsze lubiłem piątek, jak chodziłem do szkoły, w sensie w czasach licealnych, bo to zawsze był moment, że można było wszystko obejrzeć. Wtedy jeszcze od pierwszej w nocy w zasadzie siedziałem i oglądałem wszystko i zaczynało się na jednym meczu, kończyłeś na 8, przeskakiwałeś się przez różne platformy i tak to wyglądało. To dwa słowa, skoro byliśmy przy Lonzo. Lonzo Ball powinien w NBA wchodzić z ławki, czy nie? Czy Lonzo Ball powinien być w NBA w ogóle? Czy Lonzo Ball powinien grać teraz w NBA w rotacji drużyny, tak jak gra od puła? Dlatego szukam rozwiązania. Poza tam meczem z Phoenix Suns może i... Ale rozumiem, że fani Lakers liczyli na to, że będą playoffy w tym roku i że będziemy grali o najwyższe cele. Nie, absolutnie. To, przynajmniej ja mówię za siebie, ja nie liczyłem absolutnie na playoffy, natomiast chociaż mówiłem, że pewnie Lonzo Ball zderzy się ze ścianą i nie będziemy się ekscytować, ale myślałem, że potrwa to chwilę. Natomiast... Ale wiesz co, ja wciąż mam wrażenie, że ludzie się dali ponieść temu hype'owi, bo Lonzo Ball się nie zderzył ze ścianą, w sensie on robi generalnie może trochę mniej niż się spodziewaliśmy, no nie robi też jakieś tam rzeczy, której się nie spodziewaliśmy, no z tym rzutem miały być problemy, miały wyglądać w ten sposób, mieli wszyscy za nim iść, miał mieć problemy z fizycznością swoją i to się dzieje, natomiast jeśli faktycznie jest wiara w organizacji Lakers, nie, wydaje mi się wciąż, że mimo wszystko uzasadniona, że z tego chłopaka będą ludzie i będzie w przyszłości grał, no to trzeba mu dać grać i pewnie powinien mieć jakąś opiekę też na poziomie psychologicznym tam, żeby jednak te mecze i ta postawa na początku sezonu gdzieś go nie stłamsiła, bo tak naprawdę nie wiemy, jaki on ma charakter i czy to, że trafia nagle 1 na 12 rzutów w 7 meczach z rzędu, nie odbije się na nim i nie straci już na zawsze tej pewności siebie i tak dalej, bo takie przypadki były, że gracze po takim okresie gry po prostu ginęli gdzieś tam. Ale jeśli organizacja Lakers ma pewność, że on, jeśli chodzi o charakter, nie ma problemu, że to są wszystko kwestie tylko i wyłącznie koszykarskie, no to dać mu grać jak najwięcej. Niech Lakers idą w dół, nikogo więcej nie powinno to obchodzić, bo go się będzie oceniać w perspektywie paru sezonów dopiero. Ale nie można na to tak patrzeć, Przemek, biorąc pod uwagę to wszystko, co działo się przez ostatni rok i nie dzieje się zupełnie przez ostatnie 2-3 tygodnie, mianowicie LaVar Ball i to, co on mówił i to, co on zapowiadał. Choć chcielibyśmy patrzeć z troską i opieką nad Lonzo Balla i myśleć o tym, żeby się chłopaczek teraz nie spalił kompletnie, bo jest właśnie w swojej głowie, to nie można na to tak patrzeć i wyjmować tego nagle obok i stawiać bez LaVara Balla. Wszystko to, co mówił LaVar Ball, cały ten hype, jaki sprokurował, to wszystko, co wrzucił na Lonzo Balla, się kompletnie nie dzieje. I ja, szczerze powiedziawszy, nie mogę też się zgodzić, Przemek, z tym, że to jest to, czego się spodziewaliśmy. W lidze, która gra tak szybko, w tak szybkim tempie, ja tu się spodziewałem niemalże triple-double więcej w tym momencie. Może nie triple-double, bo to brzmi... Szalenie, tak? Ale więcej asyst. Nie ma takiej magii w jego dużo, grzewą, więcej punktów. I ten mecz z Filadelfią, który grał, był absolutną katastrofą. Nie było tego człowieka kompletnie, gdy obok Ben Simmons i Joel Embiid grali fantastycznie, gdy Jordan Clarkson grał dobrze, gdy Brandon Ingram grał swój najlepszy mecz, gdy Kyle Kuzma grał kolejny dobry mecz. Tak? Gdzie był Lonzo Ball? Kompletnie nie było go widać. Nie było widać wpływu Lonzo Balla na atak. I to jest ten kłopot, bo myślałem, że to się wydarzy od początku. Co innego z obroną, nie jest aktywny w obronie, ale dobrze, jest aktywny w obronie. Miało być więcej tego i nie ma tego zupełnie. I to w tym momencie, od 2-3 meczów, Lonzo Ball wydaje mi się kompletnie w swojej głowie. Gdzieś jest, nie ma go, ma kłopot psychiczny, teraz zmienił fryzurę. Magic Johnson w tym tygodniu mówił o tym, że jeśli rzut Lonzo Balla, który trafia na skuteczności 23% za 3, 30% z gry, 46% z linii, jeżeli ten rzut Lonzo Balla się nie poprawi, to po zakończeniu sezonu porozmawiają z Lonzo Ballem na temat techniki rzutu, na temat zmiany, być może
techniki rzutu. I to już jest otworzenie puszki Pandory, bo z tego co się orientuję w Stanach, rzut Lonzo Balla jest absolutnie największą sprawą poza Donaldem Trumpem. Michał, Lonzo Ball nie trafił... gra dobrze, on nie gra dobrze, on jest rozczarowaniem. Ale to nie ma żadnych wątpliwości, że nie gra dobrze. Kwestia tego typu, czy jest rozczarowaniem, zależy od tego, jak wysoko ustawione oczekiwania. I oczywiście, no, jeśli bierzesz Lavara Balla w tym kontekście i myślimy sobie, że te oczekiwania zostały ustawione wysoko, to okej. Okay. No ja Lavarowi Ballowi nie wierzyłem na przykład, więc nie mam jakiegoś takiego poczucia, że o Jezu, Lonzo jest jakimś strasznym rozczarowaniem. Nie, w sensie miałem takie przeczucie, że oczywiście ja mam dużo sympatii do tego chłopaka, więc miałem też takie oczekiwania, że może tutaj coś pokaże od razu, ale miałem też takie poczucie, że raczej tak będzie wyglądał jego początek sezonu, tak być może będzie wyglądał cały jego pierwszy sezon. No i znów pytanie, co się dzieje w jego głowie i co będzie się działo w jego głowie, czy to się nie odbije na nim w dłuższej perspektywie. Natomiast na tę chwilę jeszcze nie robiłbym z tego jakiejś tam wielkiej rzeczy. Michał, z twojej perspektywy? Z mojej perspektywy Lonzo Ball nie trafił w czwartej kwarcie trójki w NBA jeszcze. To jest moja ocena. Ostatnio nie grał w ogóle w czwartej kwarcie. W 23 ostatnim meczu. Uwielbiam cisnąć z Lakers, nawet jak nie ma Kobiego. Wiem, doskonale. Chodzi o... No, to jest strasznie dziwna rzecz, bo przez to wszystko gość był w jeden sezon w NCAA. Widzieliśmy w tym sezonie różne rzeczy w jego wykonaniu i niektóre rzeczy mogły napawać optymizmem, na przykład jak mnie, z całą, można powiedzieć, niechęcią do tego gościa trochę, że to będzie bardzo zły sezon rzutowy, będzie z 10%, ale tam będą akcje, które będzie można wyciągać z highlightów, że to był jeden z pików tegorocznego draftu, jakieś takie, jak oni to mówią, thread the needle. Będzie podawał, będzie wbijał się, będzie chociaż kawałek tego, co się mówiło, Boże, w tym gościu siedzi jakiś Jason Kidd ze Steve'em Nashem, nie umie kompletnie rzucać, ale to połamiemy go, to da radę. Widzenie gry jak w Matrixie, nie? Tylko, że gość biegnie, patrzy się w sufit i nagle podaje za głowę i piłka ląduje w najlepszym możliwym momencie prosto w rękach gościa, który ma wpakować piłkę do kosza. Po prostu trochę tego czegoś, a tego nie ma. Ja nie wiem, w jaki sposób mogliśmy się dać oszukać gościowi, któremu mówiliśmy nie, mówię o jego ojcu. Wszyscy mówili, Lavar jest do dupy, pieprzy głupoty, ale mimo wszystko podświadomie daliśmy się wciągnąć trochę w ten hype. Może ten facet ma rację, skoro tak dużo o nim mówi, no to może faktycznie jest super. I to też źle świadczy o reszcie jego chłopaków, bo patrząc na to wszystko, co się dzieje... Ale reszta nie jest taka zdolna chyba, z tego co wiem. No, Lonzo też jakimś tam, znaczy w swojej szkole średniej był kotem, no te jego mecze to tam były po prostu takie, że box score był już nieopłacalny do prowadzenia. Natomiast no, patrząc na to, co się dzieje dalej, no to jest tragedia, plus ta przygoda w Chinach. No to jest masakra i myślę, że daliśmy się wszyscy temu oszukać i ja nie wiem, jak za rok będziemy oceniać wybór Lonzo Balla. Nie wiem, czy będziemy go w ogóle oceniać w pikach loteryjnych za to, co zrobił w tym sezonie. Trzeba też odróżnić oczekiwania Lavara Balla i hype Lavara Balla na swojego syna od tego, kim Lonzo Ball był w koszykówce akademickiej, bo był kozackim graczem w koszykówce akademickiej. Dokładnie. I miał wpływ na to, jak zespół grał na boisku. I teraz tak, patrzę na ten skład Lakers od początku sezonu. Od początku sezonu, jak wyszli na mecz, po tych dwóch pierwszych meczach, które KCP opuścił, był zawieszony. Od trzeciego meczu jest to skład moim zdaniem skrojony po to, żeby grał wokół Lonzo Balla, żeby Lonzo Ball mógł tylko przyciskać odpowiednie przyciski. Gdy przesunęli Kyle'a Kuzmę do piątki, Kyle'a Kuzmę, który się świetnie rozumiał z Lonzo Ballem już w lidze letniej i w preseason, wydaje mi się, że wyszli nawet w kierunku Lonzo, żeby mu pomóc, żeby ten Kyle Kuzma biegał wszechstronnie, ruszał się, był wszędzie, gdzie chce Lonzo Ball, żeby był. I to się nie dzieje, to jest rozczarowanie, że nie przekłada się Lonzo Ball na grę zespołu, tak. W sensie nie chcę powiedzieć, że tak mocno, ale no niewiele, nie ma charakteru Lonzo Balla w grze Lakers, o. To jest rozczarowanie. No i to jest pewnie problem psychiczny typowo. Gdzieś, tutaj jak powiedziałeś, on siedzi w swojej głowie w tej chwili i ma tą mowę ciała taką, że ciężko powiedzieć, co tam się dzieje, czy coś w tej głowie jest, czy nie. Więc tutaj też być może daliśmy się oszukać, bo nie wiemy, co jest z tym IQ Lonzo Balla. Być może to wszystko jest takie koszykarsko, to świetnie wyglądało w UCLA. To też jest, jeśli chodzi o ten sam rzut, no Lonzo Ball trafiał grubo ponad 50% za dwa, trafiał ponad 40% za trzy w NCAA. To są inne oczywiście, inna gra, ale wciąż nie wiem, czy w historii kiedykolwiek jakiś rookie miał taki przeskok, jeśli chodzi o swój rzut z NCAA do rzutu w NBA. To nie były takie spadki nigdy, więc to jest kwestia gdzieś braku pewności siebie na pewno, kwestia psychologiczna, no i pytanie, co może wybranie go w drafcie przez Lakers było najgorszym, co mogło mu się przydarzyć, no nie wiem.
Poza tym 90% ligi chcecie zabić. Z niewiadomych przyczyn, ale chcecie zabić. I ty wychodzisz codziennie na boisko i już, nie wiem, w połowie sezonu Lonzo Ball będzie patrzył na tych kolesi. Znowu, Patrick, naprawdę znowu. No dokładnie. Dobra, trudno. Zjedz mnie. Kiedy Brandon Jennings przychodził do ligi, wszyscy się trochę śmiali, nikt tam nie traktował go poważnie i Brandon Jennings nagle rzucił 55 punktów w meczu numer 7 czy 8 w swojej krótkiej karierze. Wtedy Lonzo Ball raczej nigdy nie miał takiej szansy, więc... Ja jestem też rozczarowany jako oglądający tym, że Lonzo Ball nie gra w koszykówkę tak dobrze, jak grał w zeszłym sezonie. Być może powinien zostać jeszcze jeden sezon w UCLA i UCLA byłoby ogromną historią. Wiem, że to nie jest NBA, ale było wielką historią UCLA i styl gry tego zespołu w zeszłym sezonie. Być może mógł poczekać rok, ale oczywiście pojawia się tutaj najwłaściwsza i najbardziej, najczęściej spotykana rządza tego, żeby zarobić pieniądze na swoim synie i sprzedawać buty za $500. Plus chyba jesteśmy trochę rozpuszczeni tym, że ci gówniarze 20-letni, 19-letni przychodzą do ligi i spodziewamy się, że to od razu będzie taki wielki... No bo te rozczarowania takie podraftowe tymi gośćmi, do których był hype, to już jest taka kwestia od kilku lat, która się dzieje. No Andrew Wiggins, kiedy przychodził, Jabari Parker, kiedy przychodził, kiedy też nie wiem, czy pamiętacie, jak wielki hype był na tych chłopaków. No, to był właściwie w ostatnich sezonach tylko Karl Anthony Towns był taką osobą, który z miejsca ten hype ten hype się wkręcił. Reszta ludzi gdzieś tam zawsze miała problemy i oni są po prostu bardzo, bardzo młodzi wszyscy jeszcze i myślę, że nauczyliśmy się trochę o tym zapominać, kiedy porównujemy na przykład Lonzo Balla do Jasona Kidda, czy porównujemy ich do jakichś graczy z przeszłości, że ci gracze w przeszłości grali minimum po 2-3 sezony w NCAA i przychodzili jako 21-22-letni ludzie, już czasem 23-letni ludzie po 4 sezonach grania na wysokim poziomie. Czekam, żeby Lonzo Ball zdominował jakąś kwartę w NBA, tak jak pierwsze 17 minut naszego podcastu. Zaczęliśmy od rzeczy... Na konsoli chyba. Ale to mu się zdarzy, to mu się zdarzy. Ja każdego dnia czekam na mecz. Tylko mam nadzieję, że to będzie taki mecz inny niż z Phoenix Suns na przykład, którzy się wyłożyli. Ja pamiętam mecz pierwszy z Phoenix Suns, rozmawialiśmy chyba tutaj o nim, nie wiem, 29 punktów, tak, 11, no tylko... tak, asyst było triple-double, nie trafił 15 rzutów. Ja się obejrzałem ten mecz. Już 3 mecze z Suns. Daj mi powiem, ja wiem, że jesteś kibicem Lakers i w sercu chcesz, żeby Lonzo Ball był świetny, ale daj mi powiedzieć, dobrze, tak? Dziękuję. Proszę. Oglądałem tam ten mecz i to nie był wcale dobry, z plusem mecz nawet to Lonzo Balla. Grali przeciwko defensywie, która zaraz została w sensie trener został zwolniony. Drużyna się kompletnie nie starała, popełniła masę błędów, które wtedy trafiły do internetu w formie wiralowej. I to nie był wcale wielki mecz Lonzo Balla. Natomiast spodziewałem się statystyk, tego klepania statystyk, asyst zdobywanych w NBA w sposób taki, w jaki są naliczane asysty zbiórek, tak, zbiórki są, więcej punktów wynikających z tempa, layupów, transition, tego, takich, wiesz, takich momentów, jak powiedziałeś, że kwarty, takich momentów, że wiesz, że zobaczę statystykę z meczu Lonzo Balla, to będzie 15 punktów, to będzie 9 asyst, to będzie, nie wiem, 10 zbiórek i pomyślę sobie, że Lonzo Ball miał dobry mecz, a może nie, a może to było tylko produkowanie suchych, pustych kalorii, bo i tego nie ma, i nie ma tego przekładania poza pustymi kaloriami, tego przekładania się charakteru stylu gry Lonzo Balla na Lakers i widzisz, drugi sezon z rzędu, najlepiej w Lakers grają zmiennicy, pierwsza piątka to jest jakiś kwas i to jest rozczarowanie. Ja nawet bym tego nie sprowadzał, nie chciał tego porównywać do tego, że ci nahypowani debiutanci zwykle rozczarowują itd. itp. On naprawdę zsie. Ja nie chcę, żeby on stał, ale on zsie. Ja nie chcę, chciałbym, żeby on grał dobrze, żeby był cudowny do oglądania. Przyda się to lidze na pewno, jeżeli będzie grał dobrze. Alex Caruso powinien grać. Czeka na swoją szansę. Dlatego nawiązywałem swoją drogą do tego, żeby może Lonzo przesunąć... 10:25 sobota, Alex. Nie wiedziałem, że tak. Się takie rzeczy... Alex Caruso będzie miał lepszą karierę niż Lonzo Ball. Cały czas podtrzymuje. Dlatego myślałem, żeby Lonzo chociaż na chwilę może przesunąć na grę z ławki, a plus to, co ci przerywałem, to chciałem powiedzieć właśnie, że nie chcę takiego meczu jak z Phoenix Suns, gdzie tam obrona się wyłożyła, rozłożyła czerwony dywan i rób sobie co chcesz. Nie był to fajny mecz i cieszę się, że już Suns tylko raz jeszcze Lakers zagrają i czekam na jakieś naprawdę dobre mecz Lonzo Balla przeciwko dobrej drużynie. Tyle o Los Angeles Lakers, to skoro są Lakers w NBA, to ich przeciwieństwem są na pewno Boston Celtics. To tak jeszcze do kwestii meczowej, to spotkanie z czwartku na piątek, Celtics pokonali Warriors 92-82. Michał, to zwycięstwo
daje jakąś taką nadzieję, że wcale nie mamy co mówić, że już stanęły mistrze NBA, bo mam wrażenie, że od początku sezonu i tak była taka narracja, że Golden State, że te trzecie kwarty niesamowite mimo tej serii Bostonu, a czy to zwycięstwo coś zmienia? Nic nie zmienia. Będzie kwiecień, będzie maj, będzie potem czerwiec i nie będzie tak, jak jest teraz, że oni sobie tak z nimi luźno grają. Nie, po prostu w to nie wierzę i koniec. No, nikt mnie nie przekona do tego. Cokolwiek by się z Bostonem nie działo w tym sezonie, niech oni wygrają nawet i wszystko do marca. Nie, po prostu nie. Przemek Maciek? To zwycięstwo to jest jakaś taka iskierka nadziei, że tu jeszcze będziemy grali spokojnie, że tu nie ma co przyznawać mistrzostwa po pierwszym? Z Golden State musisz wygrać 4 razy w 7 meczach. Jedną rzecz, którą miałem, tak, to co Przemek powiedziałeś, by fantastycznie grali Celtics w obronie. Niedawno nie widziałem, żeby ktoś tak dobrze w obronie grał i to przeciwko takiej klasie zespołu. Jednak przez te 2,5 pierwszej kwarty była taka myśl, nie wiem, czy tylko ja ją miałem, gdy Boston miał 47 punktów do przerwy, że jeśli chcesz grać z Warriors, to musisz jednak trochę tych punktów więcej rzucać i być w stanie bardziej te punkty generować. I gdzieś w perspektywie takiej dużej serii to oczywiście Celtics mógłby się jeden taki mecz z wyciszeniem Warriors zdarzyć, może drugi, ale gdzieś tam brakowałoby po prostu tych punktów, żeby nadążyć za potencjałem strzeleckim Golden State. Ale pytanie myślę jest ciekawe, czy Cleveland ma się o co martwić, patrząc na taki Boston. No, ostatnio Cleveland w trochę lepszej formie. Ja ciągle myślę, że i tak jak dojdzie do playoffów, to LeBron zrobi swoje, natomiast na pewno Co musi, nie typuję, co musi nie teraz, typuję nigdy przeciwko LeBronowi Jamesowi. Co musi czuć teraz Hayward, że on jest tak kompletnie niepotrzebny w tak grającym Bostonie? Totalnie, wydaje się. Ja jestem trochę podekscytowany, gdy patrzę na Jaylena Browna, obronę i na to nawet kilka dobrych momentów, kilka dłuższych dobrych momentów na LeBronie, które miał w poprzednich playoffach, w ostatnich playoffach. I teraz patrzę, jak Jaylen Brown broni w tym sezonie i myślę, że może LeBron nie będzie miał wcale tak łatwo grając przeciwko Bostonowi. Przemek, Jaylen Brown to jest dalej zawodnik, którego ci się najlepiej w Bostonie ogląda, bo pamiętam nasz pierwszy podcast. Jaylen Brown mecz. Będzie All-Starem. Dalej, trzymam tak. Tego. Będzie. Czyli to jest jeden z tych typów, z których na pewno się nie chcesz wycofać. Mówiliśmy o Lonzo Ballu chwilę. Jason Tatum, ja pamiętam jak go wybierali Celtics, była mowa, że nawet jakbyśmy wybrali z jedynką, to wybralibyśmy Jasona Tatuma. Dla was po pierwszym miesiącu rozgrywek to jest najlepszy zawodnik tego draftu? Nie, dla mnie nie. On jest elitarnym strzelcem, jest lepszym strzelcem niż myślałem, że będzie, ale te wszystkie inne rzeczy, które się obawiałem, się dzieją cały czas i dla mnie nie jest najlepszym graczem. Jason Tatum jest graczem, który miał najwięcej szczęścia w tym drafcie. Graczem, który miał najwięcej szczęścia. Trafił do Bostonu pod świetnego trenera, trafił do zespołu, który będzie ukrywał jego niedostatki i trafił niestety na kontuzję Gordona Haywarda, więc ma minuty, nie musi się obawiać o swój czas gry i ma ważną rolę w zespole. W sensie nie mógł trafić lepiej. Michał? Tak, jestem. Ja pytałem nie o to, czy jesteś, tylko o Jasona Tatum. Nie wiem o czy twoim zdaniem to jest najlepszy zawodnik draftu? Nie, moim zdaniem może nie najlepszy, ale no z racji grania w takiej drużynie. No i to też to, co Maciek powiedział, że tam łatwo jest zakamuflować swoje braki, bo widać rzeczy, które zrobiłeś potrzebne i dobre. A raczej w jego grze, no tak można powiedzieć, że tak 60% to jest więcej tych dobrych, no 70. Ale najbardziej stabilnie grający gracz z tej klasy. No ale to wynika z tego, w jaki sposób gra, w jakiej drużynie, z jakim trenerem, co się tam dzieje. Atmosfera też dużo tam robi. Także... Jedna rzecz, która mnie pozytywnie zaskoczyła w Jasonie Tatumie, to jest to, że on jest bardziej atletyczny, niż mi się wydawało, że jest atletyczny. Że wygląda właśnie tak bardzo springy. Nie wiem, jak to nazwać. W sensie, te wyprostowane plecy, bo ma strasznie bardzo prosty tułów. Przypomina Grzegorza Kukiełkę z polskiej koszykówki. Autentycznie, dwa najbardziej wyprostowane plecy. Nowa kategoria zresztą, poza kanciastymi głowami. Bardzo ma proste plecy. Ma bardzo to teraz ramiona. Czekam, Maciek, żeby była jeszcze kategoria najlepsze łydy, bo tak poruszasz się po tyle ciała, więc... Jest jeden polski działacz, który ma najlepsze łydki. No nie ma, dlaczego łydkach znowu? Stopy najlepsze, tyły stóp, pięty najlepsze. To ciekawe. Dobrze, by ci przerwali. Coś jeszcze? Przerwałem. Nie. Chciałem powiedzieć właśnie, że to jest dla mnie zaskoczenie, bo tego się po nim do końca nie spodziewałem, że ma aż tyle bounce'u w nogach gdzieś. Tak jeszcze przy Bostonie, bo mówicie, że ten mecz oczywiście był świetny w wykonaniu Bostonu, ale to by była 7-meczowa seria z Golden State Warriors. To waszym zdaniem, czego brakuje Bostonowi, żeby podjąć rękawice z Golden State? Talentu tylko, ofensywnego. I to takie mówienie, czego brakuje Bostonowi, to jest trochę
takie postawienie sprawy w ten sposób jest trochę niesprawiedliwe dla charakteru i ambicji, dla serca, które ma ten zespół i to, co zrobił przez ostatnie 3 tygodnie, więc czego brakuje? No brakuje talentu gdzieś wyżej. No, gdyby Hayward był zdrowy, zresztą widać było to w tym meczu, było widać, jak Boston się buduje, co Boston myśli o tych wysokich, niskich skrzydłowych, którzy mają 202-203 cm wzrostu, o wszystkich opcjach switchowania, zmian krycia, wykonywania tych rzeczy, które już inni robili przeciwko Warriors i Boston zbiera. Nawet Marcus Morris ma sens, Al Horford mogący switchować wszystkie pozycje, Hayward by wrócił. To było bardzo, bardzo interesujące wyzwanie defensywne w każdym meczu dla Warriors, gra przeciwko Bostonowi. Więc jeżeli czegoś brakuje, to brakuje tylko ofensywnego talentu. I Terry Rozier był nawet bardzo dobry w obronie w tym meczu. No tak, no Kyrie Irving mógłby lepiej grać w ataku, w sensie ta większa rola w ataku wcale nie przekłada się na to, że on jest jakiś fantastyczny, aczkolwiek stara się w obronie, wpasował się w ten zespół świetnie, choć ma chyba najgorszy sezon strzelecki w karierze w tej chwili, jeśli tak, dobrze pamiętam. Ma career low skuteczności za 3, punktów jest tylko 20. To dokładnie dziwne jest wszystko, nie? Smart trafia 27% tak. Z gry, Irving nie gra dobrze i tak chciałbym się mówić. Tatum rzuca 13 punktów na mecz, 14-2. Widziałem opinię na Twitterze, że Al Horford powinien dostać głosy na MVP w tym momencie i być może coś w tym jest też jako go. Ja na pewno jest kandydatem do nagrody do najlepszego obrońcy w tym roku. Wokół niego jest budowana ta najlepsza obrona ligi, więc... A tymczasem na NBA.com w ich drabinie MVP Kyrie Irving jest na drugim miejscu. Al Horford nigdy do końca nie zostanie doceniony właściwie, ale... Może to jest na pierwszym, a kto jest na trzecim? Nie widziałem, widziałem tylko, że Kyrie jest drugi. Ja mam tu jedną wątpliwość w tym wszystkim, czy naprawdę... Ja wiem, że dominuje, zawsze się mówi o tym, że mistrzostwa wygrywa obrona, ale zastanawiam się, czy w tych czasach naprawdę mistrzostwa wygrywa obrona, czy obrona to jest coś, czym może... Można wygrać mistrzostwo i czy może się powtórzyć kasus jakiegoś Detroit Pistons 2004, że taki zespół faktycznie trzyma ludzi, no już nie poniżej 90 czy 80 punktów w meczach, ale nie wiem, poniżej 110 punktów w meczach regularnie i wygrywa mistrzostwo NBA. Inną interesującą rzeczą, bo to też mnie zastanawia, inną interesującą rzeczą jest to, że jednymi z gwiazd tego sezonu są dwaj gracze, Giannis Antetokounmpo i Ben Simmons, którzy nie rzucają w ogóle prawie za 3, albo nie rzucają nawet spoza pola 3 sekund, jak to Simmons robi. I są produktywnymi, bardzo dobrymi graczami. I są ekscytujące. My mówiliśmy o tym, że trzeba rzucać w tej lidze, że trzeba mieć rzut za 3 itd. itp. Oni pokazują, że nie, może niekoniecznie. I to też jest takie intrygujące dla mnie. Że chyba nadchodzi nowe, w sensie takim, że wszyscy się zorientowali, że trzeba rzucać za 3, wszyscy poszli niżej i nagle wysoki gracz, który ma trochę skilla w środku, może dominować, bo nagle nie ma tam pod koszem jakichś mamutów, nie ma Ericów Dampierów, nie ma Brandonów Highwood, ludzi, z których kiedyś się śmialiśmy, którzy gdzieś tam zajmowali pół pomalowanego wcześniej. Teraz ich nie ma i taki Giannis, taki Ben Simmons. Ben Simmons generalnie samą szybkością nagle wchodzi pod kosz i tam nikt na niego nie czeka. Jeśli czeka, to nie czeka na tyle duży gość, żeby wytrącić go z równowagi, żeby nie dać mu skończyć tego layupa lewą czy prawą ręką. Więc może to jest takie odbicie teraz. Zresztą generalnie tych wysokich jest bardzo dużo w tej chwili, szczególnie młodych wysokich. Mam wrażenie, że niepotrzebnie się baliśmy o pozycję wysokich, bo ci wysocy wracają. Ja bym się zaczął bać z kolei znowuż o pozycję rozgrywającego, gdzie tych młodych rozgrywających, którzy będą mogli dominować, no chyba nie widać następców Johnów Wallów, Chrisów Paulów, nawet z Stefana Karego. Alonso? Nie? Nie tym razem jeszcze, Michał. Nie po pierwszym miesiącu. Ale Michał, skoro jesteś przy mikrofonie, która z tych 4 gwiazd, która zmieniła zespół latem, twoim zdaniem się najlepiej wpasowała? Mam na myśli Kyriego, Paula George'a, Carmelo Antonego i Jimmy'ego Butlera. Bo Chris Paul, wiadomo, no, teraz dopiero wrócił, więc nie będziemy go tutaj wrzucać do tego worka. To dosyć zwodnicze pytanie, no bo patrząc na bilans, to wydaje się Irvinga, ale to też tak nie do końca jest. Ale ja chciałem tylko dokończyć, czego mogą nie mieć Celtics przeciwko Warriors. Warriors dalej są drużyną, która w każdym momencie może odpalić za 3 punkty. I Boston, zrobić to seryjnie, rzucić ci 7 trójek, Kevin Durant pokazuje ludziom palce, odpala gdzieś jointa na ławce i jest po meczu. I Boston tego nie ma i raczej chyba nie nabędzie takiej zdolności. No chyba, że ktoś będzie grał jakiś hero ball, że Irving trafi 10 trójek w meczu, ale nie zrobi tego w 7 meczach, w 4 meczach. Nie da rady tego zrobić. A z tych gwiazd, no to chyba najlepiej wypadł na tym Boston, natomiast chyba jest trochę za... Trudno oceniać teraz, no bo w Minnesocie może się to poprawić, a się poprawia już kilka rzeczy i Butler może na koniec dnia też się okazać osobą, która najbardziej wpłynęła na zespół. Paul George też w Oklahoma jakoś tam zmienia drużynę, aczkolwiek obrona ich w ogóle gra ich pod koniec spotkań, kiedy wygrywają albo remisują, jest tragiczna.
a taki zespół mając takich zawodników powinien przynajmniej więcej sobie podawać, a tam nawet nie dochodzi do podań piłki, tak prostej rzeczy w koszykówce, hej. Także tak na teraz Irving, ale lepiej ocenić to w lutym gdzieś, czy coś. No, ale na razie oceniamy po miesiącu rozgrywek, taka jest konwencja dzisiejszego programu. Tak, Maciek? Ja powiem, że Jimmy Butler jest osobą, która najlepiej się wpasowała od razu, kliknął od początku, od pierwszego, drugiego meczu. I on ma różne mecze ofensywnie, ale defensywnie zawsze przychodzi do gry i zabiera się za rozgrywających, których kryje, jak trzeba, to kryje dwójkę, jak kryje trzeba trójkę, dodaje takiej, dodaje weteraństwa nieładnie mówiąc do tego zespołu. I Minnesota jest po raz pierwszy od 12 lat powyżej 5 meczów, powyżej 0,500, powyżej poziomu 0,500 i idzie na playoffy spokojnie Minnesota i myślę, że ma nawet szansę gry o pierwszą czwórkę konferencji zachodniej. Więc powiem Butler. Myślę, że to by był duży szok, gdyby się okazało, że w tych playoffach nie będą nawet po tym pierwszym miesiącu rozgrywek, jeżeli oczywiście wszyscy będą zdrowi. Przemek, w twoim przypadku? Jimmy Butler, też nie jest to pewnie zaskoczenie, no bo jednak przyszedł do swojego starego trenera, gdzie nic go pewnie nie zaskoczyło, ale też w sposób, jeśli chodzi... zacząłem się zupełnie. Ja już myślałem, że to łącze, nie daj rady. Nie, to ja. Ale biorąc pod uwagę te wszystkie plotki, które się pojawiały o tym, że on jest kiepskim liderem, że on się w szatni nie dogaduje z ludźmi i tak dalej, to tym bardziej teraz jest być może trochę zaskoczenie, że tak łatwo się wpasował w rolę takiego lidera, takiego mentora dla tych młodych graczy i takiego właśnie, to, jak Maciek powiedział, daje weteraństwo, daje takiej twardości, on ciągnie ten zespół w takim charakterze po prostu, czego Minnesocie zawsze brakowało. No to moi drodzy, pół godziny podcastu za nami, to teraz możecie się pochwalić. Po miesiącu rozgrywek, Maciek, z których ze swoich typów jesteś najbardziej zadowolony? Że się sprawdziłem. Zawsze wbrew pozorom myślę o tych, które się nie których chciałbym... Tak, które a to się za chwilę, zacznijmy od pozytyw. Których jestem najbardziej zadowolony? Nie wiem, jest mi trudno powiedzieć. Na pewno się cieszę z tego, że ale to jest typ sprzed 3 lat, w maju napisałem w 2000... A nie chcę, ja nie lubię, ja nie chcę się przyznawać publicznie, z czego jestem zadowolony, co mi weszło, co mi nie weszło. No, weszło to dobrze, że weszło, co nie. Nie udzielam odpowiedzi na to pytanie. Po to się dzisiaj tutaj spotkaliśmy. Przemek? Co, ja nie pamiętam moich typów. Jaylen Brown będzie All-Starem, to pamiętam. Tego się trzymam. To jest jak na razie twój najlepszy typ. Michał? Jaylen Brown to padnie na taśmie, będzie lepszy niż Kawhi Leonard. Dziękuję bardzo. Nagrałeś to, Bartek? Tak, nagrałem. Wszystko jest nagrane. Nie wierzę, że to powiedziałem. Wszystko się nagrało. Bardzo jestem zadowolony z moich przewidywań Chicago Bulls. Myślałem, że będzie trochę lepiej, a oni naprawdę są. To jest bardzo, bardzo dobre. No to było łatwe do trafienia. Ale nie aż tak. No nie aż tak. To jest niemożliwe i wstyd mi trochę za to, że... Ale to też jest też takie do dupy pytanie, jak oceniałeś Utah Jazz, kiedy Rudy się połamał. Utah nie musisz brać, ale było pewnie kilka innych typów. Ale tak samo z Houston, wiesz. No dobra, nie wiem. W zasadzie powiem ci, że nie jestem zadowolony z mojego obstawienia San Antonio, ale to też wynika z tego, że nie ma Kawhi'a i to też takie ocenianie. Ja jestem na pewno zadowolony z Kyle'a Kuzmy. Nie wiem, czy mogę być zadowolony, ale z tego, co się dzieje z Lonzo Ballem, bo myślałem, że tak będzie. Czego nie trafiłem totalnie, to na pewno myślałem, że Indiana będzie jakimś takim nudnym, niepotrzebnym teamem, a gra często bardzo fajne mecze i dzieją się tam fajne rzeczy i od Sabonisa, i od Oladipo. W życiu bym się nie spodziewał, że Detroit Pistons po miesiącu rozgrywek będą na drugim miejscu w konferencji wschodniej. I to tak tyle, co mi przychodzi. A ja mam teorię. Nikt nie wspomniał o Brooklyn Nets, czyli wszystkim wstyd jest za to. A jaki był typ na Brooklyn, że będzie lepszy od Nowego Jorku, tak? Ja uważałem, że będą bardzo ssali, a nie ssą. A, no i Kristaps z takich pozytywnych na pewno typów na ten sezon. Jeszcze coś, Państwo, czy przechodzimy już do plusów i minusów, na które udzielicie odpowiedzi za ten tydzień? Jestem generalnie, jeśli już mógłbym się poklepać po plecach, to bardziej takiej historycznej perspektywie, na przykład w perspektywie tego, że w maju 2014 napisałem, że Joel Embiid jest w top 3 najbardziej utalentowanych koszykarzy, jakich w życiu widziałem. I to jest oczywiście moja opinia, ale widzieliśmy mecz, który miał jedyny taki mecz od czasu Wilta Chamberlaina, podejrzewam, który miał z Lakers. I druga rzecz to, że Devin Booker będzie dobry. A to jest przed półtora roku też. Stara historia. Wszyscy znamy. Po prostu w dynastiach fantazy w pewnym momencie
złapać takich zawodników. A właśnie, to na propos... wszyscy, którzy chcą się czuć kapitanami bandwagonu Joela Embida, bo znalazłem jedno wymaganie, żeby być, czuć się kapitanem bandwagonu Joela Embida. Tych kapitanów może być trochę. To powinny być osoby, które w drafcie swojej dynastii fantazy wybrały Joela Embida, gdy szedł do draftu, w top 5, bo wtedy już było wiadomo, że ma kontuzjowaną stopę i plecy, tak? To już wtedy było wiadomo w dzień draftu, dlatego nie poszedł do Cleveland Cavaliers i nie zmieniła się historia NBA. Ci ludzie, którzy go wybrali w top 5 draftu, wtedy wiedząc, że idą kłopoty ze zdrowiem i opuści minimum tam, było chyba pierwsze 3-4 miesiące wtedy, jak zanim to się przełożyło na cały rok, i zostali przy Joelu Embidzie, nie handlowali go przez pierwsze 2 sezony, gdy nie grał, zostali i mają go teraz w składach. To są ludzie, którzy mogą się czuć kapitanami bandwagonu Joela Embida. Jeśli są tacy ludzie, to wszystkim gratuluję, jesteśmy razem w ekipie. Jak jesteśmy przy fantazy, po pierwszym miesiącu rozgrywek, Przemek, jakbyś swoje ruchy letnie ocenił, to co cię najbardziej cieszy, albo co cię najbardziej smuci, tak na szybko? Nie cieszy mnie zupełnie nic. Z rzeczy tego nie smuci, smuci mnie zupełnie wszystko. Bardzo konkretna odpowiedź w zasadzie. Danilo Gallinari nie gra, George Hill chyba też nie gra, nie wiem, czy ktoś widział George'a Hilla w tym sezonie. Nawet Kevin Durant nie jest aż tak dobry. Generalnie wszystko z siebie, wszystko jest niedobre, wszystko jest złe. I jest środek tabeli gdzieś, z tego co pamiętam przynajmniej. Nie, już jest prawie dół. Z Kevinem Durantem w składzie już jestem prawie na dole. Michał? W moim zespole fantasy nie cieszy mnie absolutnie nic i nie smuci też mnie nic, bo w zasadzie mój zespół fantasy nie wiadomo dokąd zmierza. Ja mogę powiedzieć, że mnie smuci, że dałem tak ogromne pieniądze Crowderowi, a odpuściłem Simonsa na przykład. Wow, trzeba było zrobić odwrotnie. To ja zrobiłem. To była straszna walka. To ja skończyło 12 milionów dolarów za sezon? Oj, chyba 13. Wow, bo pomyślałem o Simonsie, że nie będzie jednak tak dobry. Myślałem, ja płacę 7,5 Mike'owi Beasley'owi, także... Ale też, i płacę 25 milionów chyba, albo 20 Fournierowi, ale Fournier akurat gra nieźle w porównaniu na pewno z Crowderem. Ja płacę jakieś 15 LeBronowi, jeśli dobrze pamiętam. I przyznam, że jestem zadowolony z tego. A, no i mój minus to, że nie gra Iwica Zubacz, bo nie mam centra totalnie i muszę coś wymyślić zaraz, żeby jakiegoś centra ściągnąć. Maciek? Ja jestem zadowolony, bo zmniejszyłem swoje zarobki o 30 milionów dolarów i jestem na tym samym poziomie zespołem. Więc trwa proces przebudowy Charlotte Bobcats. I jestem też zadowolony z OG Anunobiego, którego wyciągnąłem w pewien wieczór we wrześniu. Zadzwonił do mnie Karol Gurkiewicz i tak od słowa do słowa powiedział, spytał się mnie, że wybiera teraz numerem 18 czy 19 draftu i w zasadzie nie wie kogo wybrać. Ja mu powiedziałem, żeby brał Anunobiego i zaraz się zapytałem, słuchaj, a może i od słowa do słowa wymieniłem go za Tysona Chandlera. Teraz mam swojego ulubionego gracza w dynastii fantasy. O to chodzi. Karola jak najbardziej pozdrawiam, bo ja oddałem mu Majersa Lenarda na 4-letnim kontrakcie, a wziąłem za to Kyla Kuzmę w drafcie, więc Karol... Potem Karol przestał grać, tak. Nie? Zrobił nam prezenty trochę. Jeżeli nas słuchasz, to absolutnie... Nie, Karol nie słuchaj nas, na pewno. Kciuk w górę dla ciebie. To kciuki w górę, kciuki w dół, najpierw te wskazujące bliżej ziemi. Plusy i minusy. Przerwie na żądanie ekstra. Przemek, czy jest jakiś hejt tygodnia, czy tylko mały minus, tak? Czy coś przeoczyłem, bo sobota rano dzisiaj, wczoraj był piątek wieczór, czy coś przeoczyłem, mieliśmy mówić o rzeczach, o typach, które nam nie weszły przed sezonem i teraz chcielibyśmy się powiedziałeś, z nimi wycofać? Tak, było? A powiedziałeś, że nie chcesz rozmawiać o tym, co ci nie weszło. A, nie, ja miałem, to, jeśli tak powiedziałem, to miałem na myśli to, że nie chcę mówić o tym, co mi weszło. A, no to mów, co ci nie weszło w takim razie, to tak, ja słucham cały czas, a nie chcieliście mówić, więc uznałem, co ci nie weszło w takim razie. Bo ja już to swoje podałem, Michał... Ja się nie spodziewałem, że Dallas Mavericks będą 2-14. Ja myślałem, że to będzie solidna drużyna na poziomie 40% zwycięstw. To jest, myślę, że to dla wszystkich jest tam ogromne rozczarowanie, że to tak słabo działa. Oni nie powinni być tak słabym zespołem, a są. Więc jestem zawiedziony Dallas. Jestem oczywiście trochę zawiedziony Charlotte, aczkolwiek tam się zmienia, wrócił Batum dopiero, MKG też nie był. Myślałem, że Charlotte będzie zespołem w top 5, top 6 wschodu. Jestem trochę rozczarowany Brooklyn Nets, bo myślałem, że Brooklyn Nets będą lepsi niż New York Knicks. W ostatniej chwili dałem się trochę przekonać przez Znyka. Może
dłuższym okresie czasu tak będzie. Ale nie ma takiej historii jak w zeszłym roku miałem z Houston Rockets, których typowałem katastrofę i było mi się ciężko z tego wyplątać. Więc nie widzę jakiejś takiej drużynowej historii, jakiegoś wielkiego osobistego rozczarowania. Jest tylko kilka małych. To małe albo duże rzeczy, tak jak mówiłem, już z tego tygodnia, a nie w perspektywie całego miesiąca. Przemek, minus z tego tygodnia. Przemek? Jestem. Wiesz co, ja nie mam minusów w tym tygodniu, bo obejrzałem w tym tygodniu tylko dwa mecze i te dwa mecze były bardzo dobre, więc ciężko mi mówić tutaj o minusach. Ale może myślałem, że masz jakieś, wiesz, zakulisowe historie, jak ostatnio z LeBronem Jamesem, także. Czasami nie muszą one wynikać z parkietu. Nie, to był bardzo specyficzny tydzień dla mnie, w którym spędziłem online jakieś 12 minut w toalecie, więc no niestety nie doczytałem niczego więcej. Cieszymy się, że tak rzadko możesz bywać w internecie, Michał? Dlaczego? Znaczy, fajnie, ja też bym chciał... Cieszymy się, Przemek, swojej nieobecności w internecie. Ja też bym chciał się czasami odłączyć od tego wszystkiego i, wiesz, obejrzeć najwyżej tylko mecz i tyle. Michał, twoje minusy za ten tydzień? Nie mam żadnych minusów, nic mną nie wstrząsnęło w zeszłym tygodniu, a oglądałem trochę. Nie wiem, albo już tak mi spowszedniało, albo nic mnie nie poraziło do tego stopnia, żeby wyrażać swój żal, ale mam inne minusy dla ludzi, a nieważne. Zapowiada się absolutnie fantastyczny tydzień, jesteśmy w sobotę, nie chcemy nikogo hejtować, bo ja też w zasadzie nie mam żadnego minusa takiego czysto koszykarskiego. Ale nie, to ja opowiem moją historię z wczoraj, taką krótko. Co opowiedz, pokrótce. Uwaga, fragment nie koszykarski. Wiedziałem, że na moją okolicę, dzielnicę sprowadzają się już ludzie z Wilanowa, no ale chyba doszło do tego, ponieważ stałem wczoraj pod paczkomatem, uwaga, i nawet na kamerze w samochodzie wyszło, że nie kłamie, około w sumie 40 sekund i pani do mnie podeszła, patrząc na mnie tak w taki protekcjonalny sposób. No, wie pan, jakie dzisiaj jest stężenie smogu? Nie wydaje się panu, że pan tu za długo stoi? A ja ledwo co zdążyłem wsiąść do samochodu, żeby w ogóle zobaczyć, czy to jest ta paczka, żeby ruszyć, zapiąć pasy. I tak pani powiedziała, że za długo stoję, 40 sekund. I tak się zastanawiam, czy ludzie w Warszawie już są do tego stopnia otumanieni tą sprawą smogu, że nawet w autobusy popędzają. Może, ej, nie słuchaj, zatrzymuj może, się tu. Może pani nie zatrzymuj się tutaj, autobusie, bo zatrujesz nasz przystanek. Sorry. 40 sekund to było? No tak mniej więcej. To no, może tak pani, widzisz, może pani lubi koszykówkę, bo on 24 sekund do akademickiej ligi też byś się nie nadał. Więc... Nie, pani wygląda jakby lubiła Mantifę i wszystkie czarne marsze. Bardziej tak wyglądała. Okej, okay. To był minus Michała niezwiązany z basketem. Ja nie mam, tak jak mówiłem, minusów, chyba że mam się powtarzać z League Passem. Zlikwidujmy to OP1. Błagam. Maciek, są jakieś minusy z tego tygodnia? Nie, mam też minusa. Próbowałbym coś wyciągnąć. Nie ma sensu na siłę, ale robimy to na siłę. To robimy rzeczy na plus. Być może tak będą wyglądały wszystkie soboty, że będzie tylko pozytywnie takie wejście w weekend. Przemek, nie chcę ci zabierać. Wiem, że oglądałeś dwa mecze, które ja też chcę plusować, więc plusuj ty pierwszy. Madison Square Garden, powrót LeBron James, zawsze w Madison, troszkę lepszy, Knicks troszkę gaszący swój hype, ale wciąż fajnie, no. Dobre mecze w Madison Square Garden to zawsze dobra wiadomość. No i przede wszystkim Joel Embiid i ten jego popis sił i tego, kim może być, jeśli tylko będzie zdrowy w tej lidze i jest to trochę scary, bo jest nowoczesnym graczem w ciele staroczesnego gracza i może robić na tym parkiecie wszystko, więc super. W ogóle fajnie, że w tym tygodniu takie rzeczy się działy. No, nie miałem okazji, niestety nie znalazłem czasu na mecz Bostonu z Golden State, ale to też myślę, że w takim sezonie, w którym obawialiśmy się, że ten sezon będzie jednak nudny i tak dalej, nagle się okazuje, że dzieją się rzeczy, które są ekscytujące od Janisa przez Porzingisa, przez Boston i tą całą akcję, przez to, że Minnesota, że Filadelfia nagle grają w taki sposób. Jest to bardziej ekscytujące, niż się spodziewałem. To ja tylko mogę podbić pieczątkę, bo to też był mecz właśnie Cleveland z Nowym Jorkiem. Z tego spotkania taki plus. Podobało mi się, jak Enes Kanter zareagował na te komentarze LeBrona Jamesa. Ja wiem, że one nie były skierowane, że Tilikina jest beznadziejny, a Smith Jr. jest super i o, w ogóle i tak dalej. Też to były przecież szpileczki w stronę Phila Jacksona. Natomiast podobało mi się, jak Kanter wziął w obronę swojego młodego kolegę i to jak najbardziej na plus. Plus za sam mecz, plus także za spotkanie w Staples Center, o którym Przemek mówiłeś. Joel Embiid jak najbardziej.
oczywiście plus, natomiast też plusiki przy Simonsie, przy Kuzmie i przy Ingramie. Fajnie się to oglądało, tylko Lonzo Ball wyglądał trochę jak takie piąte koło uwozu. Plus dla Toronto Raptors za zwycięstwo nad Houston Rockets. Plus, tu też minus przy okazji tego, szkoda, że Daryl Wright jest kontuzjowany po tym dobrym meczu i po ciekawych poprzednich spotkaniach. Plus taki statystyczny Dwayne Dedmon. 20 punktów, 14 zbiórek, 5 asyst w 24 minuty przeciwko tak. Sacramento Kings. Tylko dwóch zawodników w historii dokonało czegoś takiego. To był Ray Scott, na pewno pamiętacie, dla Detroit Pistons przeciwko Boston Celtics, bo to był pamiętny mecz w 1965 roku. 20 punktów, 18 zbiórek i 5 asyst, a także Fat Lever z Nuggets w spotkaniu przeciwko Magic 11 stycznia 1990 roku. Też mnie jeszcze wtedy nie było na świecie. 27 punktów, 14 zbiórek i 7 asyst. I to takie plusy w moim wykonaniu. Natomiast Michał, co ty plusujesz? Przede wszystkim a, jeszcze dzisiaj chciałem dać tylko jeden plus dla wszystkich ludzi, którzy w niedzielę spędzili z nami wieczór i oglądali razem z nami mecz, w sensie ze mną i z Michałem, mecz Boston Celtics kontra Toronto Raptors. A to wymagało cierpliwości. Więc pierwszy plus dla robota wielofunkcyjnego Brauna 1, który w Bostonie robi świetne rzeczy. Drugi plus, ale to o tym chyba rozmawialiśmy, dla Erika Bledsoe za to, że się pojawił w Bucks i to może się podobać, ale to za jakiś czas może się podobać. Plus dla drugiej ligi mężczyzn polskiej grupy A. Dzisiaj jest spotkanie mistrzów z Tomi Olsztyn, Gryfice, który obie drużyny mają 0-17 w tym sezonie. A gdzie gra Tomek Barczak? Tomek Barczak gra w trzeciej lidze. Także to nie. Boże, Strzelce Opolskie, nie pamiętam. MKK coś tam, Strzelce Opolskie. Czy są Gryfice? Bo jest Gryfice i Gryfino, bo oba są w zachodniopomorskim. Nie? Przepraszam, Gryf Goleniu. Bo ja już Goleniu. No, potraktowałem, że Gryf to musi być z Gryfic, ale nie, to Goleniów. I to może być naprawdę ósma Liga Mistrzów w koszykówce mężczyzn. Chciałbym obejrzeć to spotkanie, tyle powiem. Goleniów, miasto w zachodniej części województwa zachodniopomorskiego. Nie wiem, czy to jest do końca prawdziwa wypowiedź, ale chyba tak było. Houston Rockets zdobyli 90 punktów przeciwko Phoenix Suns i Fred Hoiberg ponoć miał powiedzieć, że on by chciał zdobyć tyle punktów w całym meczu. Dziękuję. Tak, powiedział. Ja tego nie zrozumiałem. Że on chciałby zdobyć 90 punktów, czy Fred Hoiberg? Znaczy w sensie jako drużyna, no ale patrząc na to, jak oni grają, no to Lauri sam by sobie rzucił 90, gdyby on mu pozwolił, albo miał lepszego trenera, także to też było dziwne. Maciek, ja mam plus dla o czym Przemek wspomniał przez chwilę, o tym, że mamy dużo takich cytujących ludzi. Oni są w konferencji wschodniej, co ciekawe. I to jest taki, nie wiem, czy plus dla przyszłości wschodu, że jest Porzingis, jest Embiid, jest Simons, jest Janis i oni wszyscy są dudzy i umieją robić na boisku tyle różnych rzeczy. Jest to ekscytujące do oglądania i wschód nawet ma chyba lepszy, chyba, na pewno wschód ma lepszy bilans w bezpośrednich meczach z zachodem i konferencja wschodnia jest exciting. Dzięki tym zawodnikom i to jest plus ogólny taki dla NBA, że no, nieprawdopodobny sezon jest, naprawdę bardzo dobry sezon i sporo ekscytacji w moim głosie w sobotę rano. Bardzo, bardzo dużo. I to tylko tyle? Plus dla Philadelphia 76ers, ich pierwsza piątka ma najwyższy net rating w NBA, gra jeszcze ze sobą dopiero, zaczyna, raczkuje 88 minut, ruch piłki, wszechstronność graczy, wzrost graczy na obwodzie, przewagi w meczapach, ten wzrost, często się mówi o wzroście, wzrost jest też bardzo ważny na obwodzie, to też jest wzrost zbiorczy, czy masz tam wyższych graczy, na przykład niż gracze rywali. 76ers mają tak, mają Simonsa, mają Saricia, Covingtona, najczęściej dwóch z nich trzech jest wyższy niż wiadomo. Jest Embiid, tak? I ta pierwsza piątka fruwa śmiga. Oni są pierwsi w podaniach na mecz. 76ers, pierwsi w podaniach na mecz w tym sezonie. Jest ruch piłki. Grają fantastycznie. Kosza. Tak miało wyglądać. To tak miało właśnie wyglądać. Są fun to watch i mają sens. Nie są fun to watch, dlatego że zdobywają 130 punktów. Tylko są fun to watch, bo mają też gościa, który chroni obręczy, którego boją się ludzie. I Roberta Covingtona, który ma znakomity sezon. Są bardzo dobrzy i po tej stronie boiska, i po tej stronie boiska. Mają sens, nie są żadnym żartem, nie są żadnymi suchymi statystykami, pustymi kaloriami itd. itp. Ten zespół ma naprawdę sens.
A tak przy okazji Roberta Covingtona, czy może mi to umknęło, ale wydaje mi się, że on podpisał też fantastyczny kontrakt dla Filadelfii. On podpisał 4-letni kontrakt, który nie wiem, dobrze widziałem, czy się mylę, że on... 60. Ale że schodzą te, że te pieniądze schodzą, w sensie są coraz mniejsze z każdym sezonem? Że on zarabia, będzie zarabiał tam sporo pieniędzy w pierwszym sezonie, potem będą to pieniądze w okolicach 10 czy tam 12 milionów dolarów tylko. Ja nawet nie widziałem, ale jeśli tak, to faktycznie świetnie. Wydaje mi się, że coś takiego mi mignęło na Twitterze, jeśli tak, no to jest przy okazji fantastyczny ruch też managementu, że zostawić takiego gościa na tyle lat na kontrakcie, gdzie zapłacą mu jeszcze w przyszłym sezonie, gdzie mają pieniądze trochę, po czym te pieniądze będą schodziły i będą mieli więcej pieniędzy na to, żeby budować wokół jeszcze. To ja tylko szybko potwierdzę, że pensja Covingtona będzie 16, prawie 17 milionów, potem 10,5, 11, 12 i 13. Wow, czy to na tym polega? Aha, tak. Czyli on w tym sezonie, ale on dostanie w tym sezonie... W tym sezonie zarobi jeszcze 1,6 milion tylko. W przyszłym zarobi prawie 17, ale potem w kolejnym zarobi już tylko 10. Czy to jest 5-letni kontrakt? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Confirmed salary of the Robert Covington renegotiation and extensions is... A ciekawe. Wygląda to bardzo interesująco z perspektywy przyszłości. Bo to będą bardzo, bardzo małe pieniądze w kolejnym sezonie. No to sens i tam wtedy będą te jakieś przedłużenia wchodzić dla tych, którzy się nie połamią. No, ma to sens. No to tak wyglądały plusy i minusy w przerwie na żądanie ekstra. Jeszcze jeden plus w zasadzie dla was, bo sobota to niełatwy termin, a wszyscy się stawiliście punktualnie, praktycznie o 10. Także plus dla was, mam nadzieję, że będzie się to udawać jak najczęściej w sobotę. Już powiem, że mam nadzieję, że za tydzień też się uda. To a propos tego, że jesteśmy w sobotę, postanowiliśmy sobie, albo ja postanowiłem, zobaczymy jak to wyjdzie. Trochę szerzej zapowiadać weekend, nie bójcie się, to nie będzie tylko samo nasze typowanie, to będzie trochę więcej rzeczy. No a skoro zapowiedź weekendu, to jak zwykle charakterystyczny motyw muzyczny. To zapowiadamy weekend. W przerwie na żądanie ekstra, krótko, bo też nie będziemy zbyt wiele o każdym ze spotkań mówić, ale takie podstawowe pytania przed każdą sobotą i przed każdą niedzielą. Mecz tego weekendu dla was, tych dwóch najbliższych dni? Jest bez dwóch zdań w sobotę jest tylko jeden mecz Golden State gra w Philadelphia. Tak jest. Choć można by próbować wyciągać inne mecze, Houston znowu gra z Memphis, rewanż Portland za Sacramento, może rzucimy więcej niż 80 punkty. Pamiętaj, że jest też niedziela. Nie ma szans. Nie, kompletnie nie pamiętam, że jest niedziela, w niedzielę zwykle. Michał, masz jakiś alternatywny typ, czy to zdecydowanie najlepsze spotkanie Golden State Philadelphia też u ciebie? Jest jeszcze Washington Toronto. Tak, dlatego o tym mówiłem o niedzieli. Nie wiem, czy też tak macie, ale Golden State według terminarza ESPN gra dwa razy w niedzielę i nie wiem, jak oni się wyrobią. Tak, faktycznie. A nie, gra raz w niedzielę. No Golden State Brooklyn, a raz gra w sobotę. To ja nie wiem, gdzie ty widzisz dwa razy Golden State. A ja mam Sunday po prostu i mam dwie pozycje wypełnione. Aha, różni mają na różne. Cudownie. Ludzie, którego meczu z weekendu absolutnie nie polecacie oglądać? Przerwa jest 22,5 godziny między meczami Golden State. I dlatego pokazuje tą samą dobę. No. Tak, i ten niedzielny jest o północy. W sensie naszego czasu, czyli jest o 8. Dobrze. Ja nie wiem, o co chodzi. Dobrze. Czyli tego meczu nie polecasz oglądać? Golden State? Nie, już wiem, o co chodzi. Mhm. Ten jest o północy. Golden State na Brooklynie jest o północy naszego czasu, tak. A Golden State w Philadelphia jest w niedzielę. Z soboty na niedzielę o 1:30. Niedzielę o 1:30. Z niedzieli na poniedziałek. W nocy jest Golden State Philadelphia, a w niedzielę o 12, jak już poniedziałek wchodzi, zaczyna się Golden State na Brooklynie. Dlatego Golden State gra dwa mecze w niedzielę. Ale powinni rozpisywać kolejkami, a nie dniami, no bo to faktycznie dobowo się zgadza, ale to jest jak gdyby inny dzień rozgrywek. W sensie, że to powinno być tam w poniedziałek podpięty. No nieważne. No. Czego nie oglądamy, Michał? Kiedyś mieliśmy dyskusję na Twitterze, zostałem uświadomiony przez kilku reprezentantów młodzieżówki pewnej partii rządzącej o tym, że mecz, który jest w sobotę wieczór, sobotę jest o godzinie 2 w nocy, to nie jest mecz w sobotę, to jest mecz w niedzielę. I ja teraz już nawet nie próbuję z tym dyskutować, bo wiadomo. Ale nie, dobrze, no to ale popatrzmy od strony technicznej. Skoro jest 12:00 i potem jest pierwsza sekunda, to już jest poniedziałek, więc tym bardziej powinno to być w poniedziałek. Weszliśmy w
coś, czego się absolutnie nie spodziewałem przy okazji tej zapowiedzi. A to może być najpopularniejsza dyskusja. Pewnie tak. Dzisiaj. Poza tym nie chodzi o to. Chodzi o to, że są kolejki jakoś rozpisane dniami. No i to podlega pod poniedziałkową, więc to powinno być czwartym meczem poniedziałku 20 listopada. No to jest tak proste. Niedługo skończymy dyskutując, gdzie jest mecz, kiedy jest mecz w niedzielę, poniedziałek. Tak, to podobnie jak Facebook może zostać zareglamentowany, zmieniony na nasze prawo i się okaże, jak tak, jest. Tak, i polskie nazwy tylko zespołów będą. Mhm. Tak jest. To Michał, polskimi nazwami zespołów, mecz, którego nie oglądać w NBA w ten weekend, to? Orlando zawsze warto oglądać, ale wydaje mi się, ja pytam, że czego Utah... nie oglądać. Utah Orlando, no tak, nie oglądać. Utah Orlando wyjątkowo może być, chociaż nie. Clippers Charlotte mogą wyglądać jeszcze gorzej. Przemek? A Chicago Bulls z Phoenixa? Tak to jest, powrót Laurego McKennena. Powrót Laurego McKennena do Arizony też swoją drogą, więc... Ja myślę, że to jednak będzie gorąco. Taki mecz, który omijajcie szerokim łukiem. Maciek? Z tych do oglądania Denver Lakers mogą być słabi do oglądania. To może być dużo punktów i tak dalej, ale Kenneth Faridis... Myślę, że podobny mecz jak Chicago Phoenix to się może okazać. Maciek, ty masz jakiś mecz, który omijajcie szerokim łukiem? Kilka meczów Jazzmeni z magią. O! Na przykład. To... No i... Mecz Celtów z Jastrzębiami. No też zapowiada się na mocno jednostronny. A bramowy stan? Oglądasz? Bramowy z Miami. Wiem, ja chciałem powiedzieć Indiana z Miami, ale nie umiem Przepraszam polski rząd. Zapróbowałem się śmiać. Jak w starych czasach tłumaczono Indiana Pacers? Bo Portland tłumaczyli jako... Przecierające smugi, szlaki. Tak? Smugi, coś takiego chyba. Jak smugi, tak, były jako smugi byli Portland. Portland? A jak tłumaczono Indiana? Tak. Błyszczące smugi. O, błyszczące smugi, coś takiego, no, było. Clippersi byli postrzegaczami owiec słynnymi, więc... Tak. Mavericks to tacy hustlerzy karciani. Nie wiem, czy ktoś znał słowo hustler w tamtych czasach. Myślisz, że ten... Dobrze, huncwoci karciani, kurde, no. Myślisz, że Ryszard Łabędź znał słowo Mavericks? Myślę, że tak, bo pamiętam, jak tłumaczyli to. I Pacers też tłumaczyli chyba za czasów TVP w jakiś pokrętny sposób. Dobra, przyspieszę to za... Ale Toronto na przykład, tempo, czy to są tyranozaury? Czy to są tyranozaury, czy dinozaury? Dinozaury, ja myślę, że prosto. Dinozaury i niedźwiedzie na przykład, tak powiem. To są raptory. Pamiętacie raptory z Jurassic Park, co małe w laboratorium? Siaty z Brooklynu. Z Jurassic Park. Siaty. A Pacers? Pacers trzymaczo tempo trzymate? Tempo trzymacze? Może jakiś konkurs, najlepsze tłumaczenie. Świetnie. No, wiecie co? To jest koszulka przerwy na żądanie ekstra do wygrania. Zupełnie niespodziewanie dla was. Najlepsze tłumaczenie Indiana Pacers. I dla ciebie, Bartek, bo już chciałeś ten segment kończyć i przechodzić dalej. Nie, nie chciałem tego segmentu kończyć, tylko chciałem zadać ostatnie pytanie w tym segmencie. Indiana Pacers. Jak tłumaczymy na polski, najlepsze tłumaczenie wygrywa koszulka, przerwa na żądanie ekstra do wygrania. One będą w tym sezonie, ale w związku z tym, że będziemy rzadziej niż częściej, to nie będzie tak, że co podcast będziecie mogli ją zgarnąć. Powiedzmy, że raz w miesiącu, także pula listopadowa właśnie dziś jest dla was. Bartek, ale dla utrudnienia trzeba dodać. Dla utrudnienia trzeba dodać, że nie może to być nazwa gówna. W sensie, że Indiana gówno. To nie mogą być takie. To musi być faktyczne tłumaczenie. Najlepsze tłumaczenie Indiana Pacers. To jeszcze pytanie a propos tej zapowiedzi. Najlepszy mecz do tak zwanego drinking game. W co by było fajnie obejrzeć a jednocześnie. A na czym polega drinking game? To zależy. Możesz wybrać taki mecz. Możesz wybrać taki mecz, żeby się szybko... Albo taki mecz, żeby pić, ale się nie upić i to, wiesz, możesz na przykład wybrać, że w takim i takim meczu ktoś tam, nie wiem, rzucał za trzy albo coś. No, który mecz ci najbardziej pasuje? Denver Nuggets i próbujesz pić za każdym razem, kiedy Lonzo Ball trafi do kosza. O, i na masz... przykład. I, wow. I wiesz na pewno, że w poniedziałek będziesz w pracy trzeźwy. I o to chodzi. Nie wiem, czy będziesz w pracy trzeźwy, bo ten mecz jest o 3:30, a jak idziesz do pracy na 6:00, to nawet jak trafi tak ze trzy razy, zależy, co będziesz pił. To może taki posmak alkoholu być w twoich ustach jeszcze. No i wtedy od razu myślisz sobie, że Lonzo ma lepszy sezon. Win-win, tak zwany. Może tak być. Michał? A jaki miałem podać? Mecz do alkoholu i w jakiś sposób tutaj zasady alkoholu. Taki, żeby się nie nawalić. Albo taki, żeby się nawalić, to już możesz... Taki, żeby wyjść kompletnie na trzeźwo. To Milwaukee-Dallas i trzeba pić za każdym razem, kiedy Antek nie będzie chciał kogoś zniszczyć blokując piłki albo skakać w ogóle do bloku. To na pewno gwarantuję, że 3 na trzeźwo się wychodzi. A taki, że można się totalnie tak rozwalić, to każda zła akcja w obronie Dallas w weekend.
To ja myślę, karta. Że tak przy okazji soboty, jakby ktoś chciał się mocno napić Golden State Philadelphia, pójdę najprostszym tropem. Za każdą trafioną trójkę 50. Kiedyś to był dobry drinking game, teraz jest trudno z trójkami, bo może się naprawdę nawalić. No dlatego mówię, sobota. Ale kiedyś to był. Raz. No. Za każdą trafioną trójkę 50 w tym meczu. A Maciek? Ja nie mam żadnego takiego fascynującego, wysublimowanego pomysłu, jaki wy mieliście. Zastanawiam się nad drinking game do NBA generalnie. Mam drinking game do futbolu amerykańskiego, ale do NBA jeszcze nie wymyśliłem. Rzuty za trzy kiedyś były drinking game, ale teraz już trudno. Ja pamiętam, że kiedyś grałem w piłce nożnej za każdy stały fragment gry przyjdzie mistrz. Dzisiaj można pić za każdym razem, jak zespół oddaje dwójkę za trójkę. Więc zdarza coraz częściej. Ja na przykład stosuję drinking game, ale z kawą. Gdy oglądam rano NBA, to po przypadku każdego timeoutu biorę sobie łyk kawy. Ale to jest drinking game z kawą, jak oglądasz NBA od 4:30. No to tak wygląda nasza zapowiedź. Nie wiem, po co to powiedziałem. No, ale fajnie, że się uzewnętrzniłeś. W zeszłym sezonie miałeś dobrze w czwartych kwartach. W sobotni poranek tak mniej więcej będziemy sobie na szybko zapowiadać ten weekend. Jeszcze to będziemy doprecyzowywać, ale podoba mi się opcja z drinking game, więc to są rzeczy dla was, dla tych, którzy mówią, czemu nie typujecie spotkań, to zagramy u Bookmachera. Guzik nie grać u Bookmachera, tylko iść się bawić w weekend przy koszykówce. I ostatnia rzecz, czyli coś dla nas na pewno, coś co uwielbiamy, czyli nasze typowanie. Już szybciutko otwieram wyniki z poprzedniej kolejki i moi drodzy, ja zaliczyłem najlepszą kolejkę ze wszystkich. Bilans perfekcyjny, 4-0. Przemek, pierwszy nieudany typ, 3-1. Michał, 1-3. Maciek, 1-2, bo przypominam, że Maciek zadawał dwa meczapy. Jeżeli chodzi o tabelę po trzech kolejkach, prowadzi Przemek punktów 8, Bartek miejsce drugie punktów 7, no i Maciek z Michałem po 4 punkty. W związku z tym, Przemku, że prowadzisz, i to też jedna rzecz, którą zmieniamy, chodzi nam tylko o meczapy z soboty i niedzieli, bo jesteśmy teraz sobotnim podcastem, więc postawmy mocno na weekend. Jeden meczap, który ty tutaj nam dajesz. Ale mogę typować gwiazdy. No dobrze, to typujmy, jak już gramy w sobotę i niedzielę, to niech to będą gwiazdy. Gwiazdy? Tylko żeby grały. Tylko żeby grały, tak. To... Dobra, Ben Simmons, Kevin Durant. Ben Simmons. Brad Doherty, ten, Ben Simmons. Kevin Durant. To teraz ja, jako że jestem drugi w tabeli. Dallas kontra Milwaukee, czy bardziej Milwaukee kontra Dallas. Dennis Smith Jr. kontra Eric Bledsoe. Dennis Smith Jr. Eric Bledsoe. Dobra, i teraz Michał. To ja, skoro mamy tak bardzo słowiański blok, bo w sumie było święto listopadowe i warto krzewić polskość w naszym podcaście. Tyranozaury z Toronto spotykają się z czarnoksiężnikami pogańskimi z Waszyngtonu i spotyka się dwóch słowiańskich. Polska-Litwa. Dokładnie, Polska-Litwa jest. Polska. Ja stawiam na Polskę. Teraz Polska. Przemek? Oczywiście Lukas Nogueira nie został jeszcze paszportu litewskiego. Przemek? Także... Marcin Gorda. I Maciek. Litwa! Dobra, i teraz twój ostatni mecz. Mój ostatni mecz. Jeziorowcy goszczą u siebie Bryłki. Dawno nie słyszałem nazwy Jeziorowcy. Samorodki. Samorodki. Podoba mi się tłumaczenie samorodki. Samorodki przylatują. Pamiętam, że mój promotor pracy licencjackiej mówił, że nienawidzi nazwy Jeziorowcy. Ale to tak tylko tam. Słuchamy super, cię. Super historia. Bardzo. Tak. Ale dlaczego nie żary z trzymaczami? Przecież to było tak oczywiste. Kogo tam wystawiasz, Maciek? Lonzo Ball kontra Emmanuel Mudiay? Marian Piłka. A muszą być na tej samej pozycji? No tak, to niech będą mniej więcej. Ale kontra Marian Piłka, dokładnie. Lonzo Ball kontra Jamal Murray. O, to Jamal. Lonzo Ball. I Michał? Nie wierzę. Nie wierzę w to. Lonzo Ball. I tak wyglądało nasze typowanie. Zobaczcie, co robi przerwa na żądanie ekstra w sobotę z ludźmi. Michał, jak przychodził, miał takiego z sobota i tak dalej. A teraz z uśmiechem będzie witał dzień. To była piękna sobota. Zaczęliśmy ją razem. Mam nadzieję, że gdzieś mniej więcej w okolicach południa albo 13 ten podcast będzie do odsłuchu. Także macie jeszcze całą sobotę przed sobą. Bawcie się dobrze, oglądajcie koszykówkę i mam nadzieję, że będziemy w przyszłym tygodniu, ale nie mogę tego jeszcze zagwarantować, więc odwiedzajcie Facebooka Przerwy i mojego Twittera. Tam zawsze przynajmniej
ewentualnie dzień przed, czyli w piątek będę wam dawał cynk, czy przerwa będzie, czy przerwy nie będzie. Pamiętajcie także, Indiana Pacers, jak to będzie po polsku, to jest coś znakomitego, jeżeli dobrze odpowiecie, bo warte koszulkę przerwy, a żona nie ekstra. Już chyba chcę iść, więc się pożegnam. Byli z nami dziś Przemek Kujawiński, dziękuję ci Przemku. Dzięki. Michał Górny. Dziękuję, to był płacz przez śmiech przez łzy, to nie był śmiech. I Maciek Kwiatkowski. Hej! Zadowolony z tego, że był tutaj rano. Ja nazywam się Bartek Tomczak i prowadziłem ten podcast. Do usłyszenia w kolejnej przerwie żądania. Ekstra.